10 najdziwniejszych wyrażeń. Gerrymandering. Termin oznaczający manipulowanie przebiegiem granic okręgów wyborczych, najczęściej w celu uzyskania korzystnego wyniku przez partię mającą wpływ na kształtowanie ordynacji wyborczej. Nazwa pochodzi od słowa gerrymander, którym w języku angielskim przyjęto nazywać okręgi wyborcze o dziwnych kształtach stworzone w wyniku takich manipulacji. Termin ten powstał przez połączenie nazwiska Elbridge'a Gerego ze słowem salamandra. To właśnie zwierzę miał przypominać kształt jednego z okręgów, który Gery jako gubernator stanu Massachusetts wykreślił na mapie wyborczej tak, aby zwiększyć szanse wyborcze kandydatów wystawionych przez jego partię. W związku z przywróceniem z dniem 1 stycznia 2013 roku miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu niezbędne jest dokonanie odpowiednich zmian w załącznikach do kodeksu wyborczego. Zmiany te dotyczą okręgu wyborczego nr 2 do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, to jest załącznik nr 1, oraz okręgu wyborczego nr 4 do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, to jest załącznik nr 2. Załączniki te określają granice okręgów wyborczych. AA. Bazaltowa lawa formująca chropowatą, poszarpaną masę, przynajmniej z języka angielskiego. Dziwne, bo skrót od wielu rzeczy, łącznie z asystentką administracyjną i anonimowymi alkoholikami, to również AA, ale także słowo o odrębnym znaczeniu. Samo słowo AA pochodzi z Hawajów, gdzie wiedzą co nieco o lawie. Oster... O Boże. Wybaczcie, to aż 140 litery. Chciałem się nauczyć tego przeczytać, no ale nie ma opcji, przykro mi. Ten 140-literowy stwór to zwycięzca konkursu zorganizowanego przez jeden z blogów językowych, polegający na wymyślaniu jak najdłuższego niemieckiego słowa. Samo słowo w tłumaczeniu oznacza, po polsku wcale nie jest łatwiej, austriacki, starotechniczny, muzealny, wystawca XIX-wiecznych, dobrze funkcjonujących, wysokowydajnych, ekspansywnych, trzycylindrowych maszyn parowych. James Wild John had a better effect on the teacher. Zdanie w języku angielskim, demonstrujące wieloznaczność wypowiedzi i konieczność stosowania interpunkcji jako wyznacznika intonacji, akcentu i przerw stosowanych w mowie ludzkiej. W badaniach dotyczących przetwarzania ludzkich informacji zdanie to jest przykładem pokazującym, jak czytelnik polega na interpunkcji nadającej zdaniom właściwy sens, zwłaszcza w pobieżnym przeglądaniu tekstu. Samo zdanie jest używane jako puzzle gramatyczne lub zadanie testowe, polegające na takim uzupełnieniu w przecinki, średniki i cudzysłowy, by stwierdzenie było łatwiejsze do zrozumienia. Buffalo. Tak, już samo słowo buffalo jest dziwne, ale trzeba go użyć w tym zdaniu, aby zrozumieć o co chodzi, bo ja nie powtarzam jednego słowa, ja wypowiedziałem całe zdanie. Jest to gramatycznie sensowne zdanie w standardowej angielszczyźnie amerykańskiej. Demonstruje możliwość zastosowania homonimów do tworzenia skomplikowanych konstrukcji językowych. Zdanie to zostało ułożone w 1972 roku. Słowo buffalo w języku angielskim ma wiele znaczeń. Może być takie miasto, zwierzę czy czasownik o znaczeniu zmylić, otumanić bądź zastraszyć. Krótko mówiąc, buffalo oznacza bizony z buffalo, które są zastraszane przez inne bizony z buffalo, same zastraszają inne bizony z buffalo. Pan Malicki pięknie to wymawia. Otóż to właśnie to postać z anegdoty Juliana Tuwima. Ten 72-literowy wyraz przytacza Tuwim w swojej monografii absurdu Pegas Dęba, do której materiały zbierał w latach 20. i 30. XX wieku. Słowo to oznacza zabójca hotentockiej matki, głupka i jąkały w kufrze z plecionki oposów. Złoty stolec. Tron królów Ashanti. Według legendy sprowadzony został z niebios przez wielkiego guru w Ganie w celu ustanowienia pierwszego króla. Osei Tutu.
Siedzenia takie były tradycyjną symboliką przywództwa, ale Asante wierzył, że złoty stolec mieści w sobie duszę narodu Asante, żyjących, martwych i nienarodzonych. Każdy stolec uważany jest za siedzibę duszy prawowitego właściciela i kiedy nie jest używany i stoi oparty o ścianę, inne przechodzące obok dusze nie powinny się na nim osiedlić. Królewski stolec nigdy nie może dotknąć ziemi, dlatego zawsze stawiany jest na kocu. Podczas koronacji nowy król jest podnoszony i opuszczany ponad stolcem bez jego dotykania. Stolec przenoszony jest królowi na podstawie, ponieważ tylko sam Asante ma prawo go dotykać. Nie wszyscy mogli oglądać stolec i tylko król oraz jego zaufani doradcy znają miejsce ukrycia. No, powiedzcie, że to wszystko nie brzmi zabawnie. Supercali Fragilistic Expialidocious, piosenka z 1964 roku, która miała swoją premierę w disneyowskim filmie muzycznym Mary Poppins. Utwór napisany został przez braci Sherman, a śpiewali go Julie Andrew i Dick Van Dyke. Oczywiście jest też polska wersja tej piosenki, jednakże tytuł piosenki jest nie do wypowiedzenia. Ponieważ akcja filmu toczyła się w 1910 roku, poszukiwano piosenek pasujących do tego okresu. Supercalifragilisticexpialidocious brzmi jak popularne piosenki ludowe. Oxford English Dictionary szacuje, że wyraz wszedł do użytku w 1940 roku. Słowo używane jest przez anglojęzyczne dzieci jako wyrażenie niedorzeczne, by dać wyraz zgody lub po prostu przedstawić najdłuższy wyraz w języku angielskim, który oznacza coś fantastycznego. O Hamburgenfonsch. Nic nieznaczące słowo tekstowe służące do pomiaru szerokości kroju pisma. Pomiar szerokości pisma dokonywany jest w stopniu 10 punktów, ponieważ słowo to zawiera wszystkie podstawowe elementy budowy liter używane w alfabecie łacińskim, pisane zarówno małymi, jak i wielkimi literami, używane jest obecnie przy projektowaniu krojów pisma. Potrzebie. Słowo zaczerpnięte z języka polskiego, swoista ciekawostka socjologiczna połowy XX wieku w USA. W 1953 roku Harvey Kurtzman, redaktor czasopisma humorystycznego Mad, poszukując obcych, dziwnie brzmiących słów, sięgnął po wielojęzyczną ulotkę aspiryny i zaintrygował się tym słowem. Umieścił je na różnych przedmiotach w komiksie jako rodzaj absurdalnego humoru, tak zwane meaningless, background gag. Swoistą, niezrozumiałą i absurdalną ciekawostkę dla uważnego czytelnika. Po publikacji w ciągu kilku lat słowo to stało się tak zwanym catchphrase, czyli zwrotem wielokrotnie powtarzanym w codziennej konwersacji młodych ludzi. While I'm on the subject of Mad Magazine, I might as well mention that then I did a project during my senior year, which was submitted to the Wisconsin Academy of Sciences, and first to the Westinghouse Science Talent Search, which is now called the Intel Science Talent Search or something, but it was a nationwide competition, and it was called the Potsubi System of Weights and Measures. This is a Polish word that was very popular in Mad Magazine, and I decided to base a system of weights and measures that was going to be better than the metric system was based on the thickness of Mad Magazine number 26 or something like this, and that was taken as one potsubi of length. And then we had, you know, a kilo potsubi was 1,000 of those, and a verschlagener potsubi was 1,000,000, and the verschimmelt potsubi was 1,000,000th. We had units of time, weight, everything in the system, and it won honorable mention in this science talent search, and also I did some demos at the Academy of Sciences. It won an award in Wisconsin. I submitted it then to Mad Magazine, and they published it. They paid me $25 for it, and it came out in during the spring of my freshman year in college, and this is my first technical publication. So it's listed on my Rita, you know, publication number one is the Potsubi System of Weights and Measures, and it was published later in paperback in one of the Mad reprints. And
Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę. I zapraszam Was na dwa pozostałe kanały, A to Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć.